Trzeba do tego trochę przywykać. No. Myślę, że dla nowych graczy to może być najtrudniejsza rzecz jakby do zaadaptowania, nie? Także... Bo one nie są jakby takie... Na tunel. Znaczy na pomidora. Te pociski nie lecą w takim tempie, który jakby się czuje, jeżeli się grało wcześniej w FPS-y. To gdzieś tam ma się pewne wyobrażenie o tym, jak pocisk ze snajperki powinien lecieć, nie? Tutaj leci gdzieś tak z połowę wolniej. Tak przynajmniej w moim wypadku jest. Potwierdzam. No już w szczególności jak się w PUBG grało dużo, to celowanie jest takie... No ja wiem. No dziwne, no po prostu trzeba się przyzwyczaić, nie? Dla mnie ono jest zbyt dziwne, żeby można się było go nauczyć tak, że strzelasz z jakąś wysoką szansą na to, że trafisz jak się biegnie. Nie, im więcej godzin strzelasz, tym lepiej to wychodzi. Ale fakt, łatwiej to nie jest na początku. No. Nie no, tak brązno, ale to jest, wiesz, to jest, tam masz projectile, to jest pocisk armatniczy, tam cokolwiek to jest, nie? Postrzeliłem kogoś w pomidorze. Fajnie, a ja jeszcze tam po nie wyszedłem. A, no to spoko. Ludzie, nie spieszę, Mati, spoko. Wiesz, no mógłby poczekać, prawda? A nie tak YOLO sam. Tak? No. Ale ci się nie chcesz, to nie musisz. No dziękuję, ale chce mi się, tylko że no tak wiesz. Jeszcze nie zdążyłem zebrać wszystkiego. Gościu tak długo celował, tak bardzo nie chciał spudłować, że w ogóle nie strzelił. No bo to się nazywa przyłożenie do walki. No, to mu przyłożyłem górne po buzi. Ty bijesz innych po twarzy. On miał dwa armory w kieszeni, what the hell? Patrz, to ma typa... A nie, no dobra, mogę go wziąć w sumie. Okay. Jak coś to mam, mam soczek, armor i apteczkę. A tam jest niebieski, który strzałowiec jest w środku, jeżeli chcesz go. W sensie nie. Wyglądasz jak kurczak. Nie widać mnie. Teraz... W życiu bym się nie spodziewał, że ten krzak to może być człowiek. Przebiegał obok mnie i nie miałem pojęcia. This looted is. Pod drzewem. Są. Twierdzam. Na górze jeszcze się. Co? Trafiłem tam ziomka i... Słyszałem dźwięk powalenia, ale to ty go zabiłeś. Ile? A, ciekawe. Mati zapuścił brodę. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Co? Co? O czym się gada? O twojej brodzie się gada. Ale ja ją zapuściłem milion lat temu. Co? What? Ty myślisz, że wszyscy będą śledzić, stary, jak ten, długość twojej brody? Może nie wiedział kolega, nie? Nie, po prostu, znaczy ja się po prostu zgubiłem, nie wiem, chyba. I'm lost. Nie, bo zacząłem myśleć o tym, że jednak branie tego krzaka jest do dupy, bo mi zasłoniła w to, co strzelałem. I tak chyba, nie, skumałem. Ty, a gdzie jest ten koleś, co umarł? Tutaj. Znaczy tutaj, o. Aha, bo ty go powaliłeś. Tak. Masz tego, w sobie, łyknij. Proszę. LSD z rana, jak śmietana. Uuu, shotgun. No mi tutaj powiesz shotguna, no come on. To jest ciarkę tam, mam dwie zielone. Nie, mam niebieską.
Możemy się wymienić, dam ci dwie zielone za jedną niebieską. Pas, dzięki. Chodźmy ze strefy. Czy ja wiem? Czy jesteś pewien, że to jest dobry pomysł? Tam mogą być ludzie. Może lepiej poczekajmy tutaj. Mam 15 nie. bandaży, to przeżyjemy trochę. Bardzo dobrze, jak wiesz, że są ludzie. Właśnie o to chodzi, Mateusz, o to chodzi. Aha, okej, okay, dobra. Musimy myślałem, iść. Chodzi, że o to, żeby przeżyć, nie żeby zabijać. Musimy iść zrobić im herbatę. O! Mam kawę w herbatę, tak? It's tea time, motherfuckers. Not coffee time. Tea time będzie later. To nie jest obłosienie na brodzie. What? No nie, to przyklejone włosy łonowe na super głów. Tak, Trump i jego głowa, jego te włoski. Dokładnie. Trump był moim idolem, znaczy przykładem. Znaczy z niego, na nim się wzorowałem. Safe. To multi, tu nie ma save'u. Nie, 4 razy zmieniam głośność, dopiero załapało. Aha. No. Czałem naprawdę wczoraj, kurde szaleństwo. To biały. U mnie też kiedyś biały się pojawił i wrzucił jakąś ogromną donację. SW gościu? Biega tam sobie przy szopce. I strzelają tam gdzieś nawet coś. Gdzieś. Właśnie tam się wylewało. Już nad nimi, ja pójdę tutaj bliżej. Zbiłem im ale armor, głównie. Ty wejdź we mnie wczoraj koleś, co? No co się wczoraj działo tak w ogóle? Jak tak mówisz? Ej. No zmieni się! Wczoraj? W sensie, znaczy no wczoraj dostał 2500 zł donacji. Aha. W trakcie streama dostał czegoś w rodzaju, nie wiem, postrzału mózgu. Ej. Ja kurde, biegnę z tym gratem, klikam dwójkę, a on się nie zmienia, no to za chamstwo. Chcesz tego apteczkę? Właśnie biorę, by była jakoś. Koleś tam sobie lata. Na lotni. Nieźle. To jest bardzo blisko nas. Tutaj po drugiej stronie od razu. O. A tu! Mateusz, mam skara dla ciebie. A szybciu. Chyba spadł ten bocian fruchający. No chyba tak. Ty no, ale daj złotego. Halo, Jumek. Ty, dźwięglotni się tutaj zbagował w ogóle. No kurde, no mówisz, że masz skara dla mnie złotego, a bierzesz ten. Nie, nie, mówiłem, że mam skara dla ciebie, nie mówiłem, że złotego. Wiesz, to ja coś... Nie spodziewałem się tego po tobie, naprawdę. Aż mi smutno się teraz zrobiło. Zabiłem człowieka dla ciebie, żeby zrobić ci przyjemność, żeby zrobić ci dobrze. Jeszcze masz do mnie pretensje. What the fuck? Chyba słyszę granatniki. Koleś jest tam, gdzie zabiłeś tego kolesia na dole. Przed naszym tropem. Skubaniutki. No, że to był ziomek tego, co go zabiłeś. Ale co, lotnił gdzieś? Nara? Halo? Mam tu dwóch ziomków przed sobą. Fajnie. Nie widzą mnie. Sugeruję nie latać z włączonym budowaniem, bo można oczo jebu dostać. Jeden sobie wszedł do wody, obaj sobie weszli do wody. Dobra. Umarli w wodzie. Na widzę krzak. Budują? Na AW, no. A ty, aha. Ja w wodzie jestem. Ja już sam mogę pozbierać ich. Zbieraj. Może rakiety? Nie wiem, może. Ten krzak sam tu wyszedł? A wyszedł, jest po prawej od tego. Tej szopki. Stoi przy drzewie. Udaje, że nie istnieje. Kręci się w kółko, a drugi tam biega obok niego.
To mają snajpę. Fajnie. Cool. W środku? W domku? Czy obok? Nie wiem. Jeden krzak wystawał po prawej. Jak teraz patrzę, ale gdzie jest? And that's it. Złoty skar, Mateuszek. Jak no? O kurde, są dwa z... Dobrze. Tyle slurp juice'ów to ja nawet kurde nie widziałem na oczy nigdy. A, bo ty nie masz w ogóle armora. To pij tego slurpa tutaj. Ja mam jeszcze dwa w kieszeni. Masz ammo do AR-ki, mam mało. 450, chcesz trochę? Mogę dać z 20. Dał mnie trochę. Tak, chcę tą bazukę. Nie, jak coś ma. Ktoś tu biega. To ty. Okay. Tutaj jest jakaś konstrukcja na fabryce zrobiona, ale... Czy tam są ludzie? Stary, ja tu sobie budowałem bazę. Chodźmy na górę, może tutaj co? A, idziesz... Stajesz tam? Nie idę. Nie, no tak sobie zbudowałem. Nie wiem, to co. Bo nie jest to zły pomysł, nie? Ogólnie. Nie no, może być tu spoko. Tu był ktoś. Jest, był. Już nawet tak, strzela. Ktoś do nas strzela. Na lewej fabryce był typ. Powaliłem go. Na dachu, jeżeli masz rakietnicę, to strzel tam. Nie mam, nie widziałem. Widzisz drugiego? No widziałem. Dostałeś? No. Ale moje schody zostały. Gdzie ty strzelasz? Tego na lewej fabryce dobijałem. Pomiędzy fabrykami jest dostał kada. Lecą nas rakiety. Mam panika. SW. Jeden desopar może. Ten po prawej. O, szkoda, że kurde. Ruszył się. Ten drugi po lewej przy drzewie też dostał. Nie wychyli już chyba? Nie wiem. Chował się za szopą. Mhm. Ktoś podbiega. Gdzie? Kierunek? A nie, to może ty. Nie wiem, kurde, wydawało mi się, że słyszałem, a ty chyba strzelałeś wtedy. A może mi się wydawało? Po lewej, na lewej fabryce, 60. Lewa część dachu. Jest bardzo ciasno. Nie wiem, jak on tam, czemu on tam siedzi w ogóle. A my w ogóle do strefy musimy iść, koleś, wiesz? A. Do dołu strzela jeszcze. On tutaj coś strzela. Bóg nas. A tam z dachu strzela. Przy fabryce gościu. Z lewej fabryki. Środkowy daszek jakby. Niższy daszek. A, martwy. Tylko, że on tutaj coś strzelał, ale niczego chyba nie ma. A może te platformy nam rozwalał albo co? Może. To tu będziemy mieli gości naprzeciwko siebie.
Sekunda. To jest za nami się koleś buduje? Jeszcze plecki strzela? A widzę gościa tam, kurde. Nie wierzę. Naprawdę? Oh shit. Ten tu wystaje z bazy też. Nie należy? I hope she is 12. What the hell? Obydwaj leżą. Okej, tutaj zabiłem jeszcze jednego typa na 210. Znaczy powaliłem. Jest kumpel obok niego. Dobra, armorek. Dawaj, dawaj, Moti. Dojazd! Tam gdzie się ta ściana wybudowała? Mhm, 210, no ten taki biały, zniszczony budynek. Uuu, mam ich! Tak. Damn! Ale weszło, ale to soczyste, kurde. Uwielbiam headshoty ze snajpy. Rozdawać, nie dostawać. Tam się budują na SE. Duża konstrukcja z cegieł. To się może wylecić. Okej. Okay. Masz snajpę, tak? Aha. Tu w sumie nic ciekawego nie było. Piję jednego slerpa, a masz drugiego. Gdzie jest ten drugi? Tu. Przejść. Przejść. Oczywiście, że cheatuję. The fuck was that? To ty rzuciłeś granat? Te. Zbierałem, podnosiłem takie tam różne. Zmieniło się. Czaję. O, tu się budują i tam są zbudowani. Mamy dwie duże fortece przed nami. Kurde, szkoda, że rakiety nie wziąłem. Znaczy bazooki. No. Mogłaby się przydać, przyznaję. Leży w tej lewej fortecy. Szkoda, że lotni nie mamy, kurde. That could be useful. Rozwalam im to. Jeszcze. Ta ściana. Nice. Okej, okay, mamy rakietnicę. To było nawet śmieszne. No nie? Wyskoczyli chyba. Gdzie są? Gdzieś tam, nie wiem, za tym czy coś? Tak mi się wydawało, że widzimy, że blisko. Przejdzie to, czy w pełni w ziemię? Weszło.
No nie ma, nie ma ich tam. Tu są. Where is the other guy? Nice! GG! Nicely done. Ile miałeś fragów? No, czas to mi się skończyło. Z tego co widziałem, to mogłem mieć tak do 8, ale mam 4. No to mamy... No to nie jest, nie za gierka, no. To mamy 30. Z tego co policzyłem. Nie no, miałem 21. Mam 25 fragów, całkiem nieźle. Nieźle, nieźle, no. GG. GG, mate.